Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zajmujemy się w dalszym ciągu mszą wszechczasów. Dzisiaj się dowiemy, dlaczego nazywa się akurat tak. Pamiętamy, mamy rok 1563. Po 20 latach kończy się Sobór Trydencki. Sobór mszał, który rozwijał się w przestrzeni Kościoła Rzymskiego przez całe stulecia, zostaje przekazany do zrewidowania, przeglądnięcia i po to, aby go po zatwierdzeniu dać Kościołowi Zachodniemu jako normę modlitwy liturgicznej na wieki. Wykonując uchwały Soboru Trydenckiego, święty papież Pius V w 1570 roku bullą quod primum tempore ustanowił tę mszę świętą odprawianą od niepamiętnych czasów w Rzymie jako mszę dla całego Kościoła łacińskiego, zachodniego. Nakazał, aby ją sprawować po wsze czasy, w takiej formie właśnie. I dlatego często ta msza nosi również nazwę mszy świętej wszechczasów. Nadmienił też w swojej bulli, że nikt nikomu nigdy nie może odprawiania mszy świętej w tej formie zabronić. I zagroził za wszelakie zmiany, jakie by się w niej dokonały, gniewem Boga Wszechmogącego i świętych apostołów Piotra i Pawła. Od tej pory tym tekstem tego mszału mieli posługiwać się katolicy Kościoła łacińskiego, chyba że posiadali jakiś ryt, który miał więcej niż 200 lat. Okazało się, że takimi rytami są ryt mozarabski w Hiszpanii, czy chociażby ambrozjański w północnych Włoszech, w okolicach Mediolanu, czy nawet ryt dominikański. Pozostałe wszystkie inne zostały mocą tej bulli zniesione. I tak wytworzył się mszał, czy powstał mszał zwany dzisiaj, jak raz już wspominaliśmy, bardzo niesłusznie mszałem trydenckim. Wiemy, że Sobór Trydencki został zwołany jako bezpośredni skutek reformacji Lutra. Marcin Luter odrzucił mszę świętą jako ofiarę, odrzucił jej zbawczy charakter. W ogóle zresztą, jak wiemy, Luter wyznawał naukę, że Chrystus swoją męką przykrył nasze grzechy i tyle mógł zrobić, bo człowiek sam z siebie jest niezdolny do jakiegokolwiek wysiłku, aby walczyć ze złem, by zdobywać nagrody, zasługi, łaskę. Po prostu nie ma sensu według Lutra zmagać się o swoje oblicze duchowe i całą energię winniśmy raczej skierować na doczesność, na życie nasze codzienne, że i wtedy znakiem błogosławieństwa Bożego będzie dla nas sukces ekonomiczny chociażby. Natomiast sprawy duchowe zostały przez Chrystusa załatwione ostatecznie, jednoznacznie i nie ma potrzeby jakiegoś ponawiania czy uobecniania ofiary Chrystusa. Oczywiście odrzucił wszystkie sakramenty z wyjątkiem chrztu. Obecność Pana Jezusa w Eucharystii ograniczył do Wielkiego Czwartku, do nabożeństw wielkoczwartkowych i to wtedy, o ile człowiek wierzy, że przyjmuje Pana Jezusa, to wtedy On jest tam obecny, ale nie w rozumieniu katolickim. Oczywiście to wszystko spowodowało wielki zamęt w Kościele i później wielu kapłanów, którzy przeszli na luteranizm, odprawiało nadal mszę świętą, zachowując szaty liturgiczne,
ale zmieniając treść dogmatyczną mszy świętej i nauczanie. Stąd konieczne było takie wprowadzenie jednolitej normy dla całego Kościoła Zachodniego i ją wprowadzono. Od tej pory, od 1570 roku, każdy kapłan był zobowiązany sprawować liturgię tylko według tego mszału. I w ten sposób łatwo można było dostrzec, czy kapłan jest prawowierny, czy ma jakieś luterańskie ciągoty, dosyć po tym, jak głosi kazanie, czy przyklęka przy mszy świętej, czy się skłania, czy oddaje cześć Bogu, czy też modli się, tak jak to ma miejsce w tej chwili w liturgii luterańskiej chociażby. Ten mszał został wprowadzony bardzo szybko. W przeciągu roku niemalże pojawił się już, tak papież zresztą zakładał, że 3 miesiące czasu dał kościołom znajdującym się na południe od Alp, pół roku albo troszkę więcej, o ile to konieczne, kościołom na północ od Alp, a więc brał pod uwagę też możliwości poruszania się, możliwości czasowe, druku, rozpowszechniania tegoż mszału. Oczywiście mszał ten został zatwierdzony, stał się normą i stał się podstawą też odnowy Kościoła Zachodniego. Wiemy, że przyszedł okres zwany kontrreformacją albo reformą katolicką, który postawił Kościół na nogi. Można powiedzieć, że Sobór Trydencki i mszał, który został przy okazji wydany, dokonały wielkiej reformy odnowy Kościoła. Elementem takim wizualnym tego triumfu Kościoła nad reformacją była epoka baroku, która niestety odbiła się troszkę na mszy świętej, ponieważ stała się miejscem takiego przerostu formy nad treścią. Poświęcano wiele uwagi zewnętrznej oprawie, muzyce, wszelkim śpiewom chórowym, z pewną eliminacją aktywności ludzi świeckich obecnych na mszy świętej. Ruch liturgiczny, który się narodził w XIX wieku, chciał to zmienić i w tym kierunku szły później reformy świętego Piusa X, Piusa XII i w tym kierunku miał zmierzać także Sobór Watykański II, który został zwołany przez papieża Jana XXIII. Generalnie powiemy, że ten mszał uchronił katolicką ortodoksję, odbudował na powrót katolicką pobożność. Ważna jest jeszcze sprawa języka. Do IV wieku w liturgii używany był język grecki, także w Rzymie. Od II mniej więcej wieku język łaciński był językiem równouprawnionym, ale dominowała greka. W IV wieku grekę zastąpiła łacina, ale nie łacina ta popularna w liturgii. Został wprowadzony język tej łaciny wyższej, zwanej Itala, który był dominujący w Afryce Północnej. I od tego momentu łacina stała się językiem liturgii. Dlaczego? Pierwsza zasadnicza sprawa to jej niezmienność i precyzja. Niezmienność języka sprawiała, że teksty liturgiczne, dogmatyczne nie mogły być sfałszowane. Było to po prostu niemożliwe. Wszyscy, których liturgia dotyczyła, kapłani, teologowie znali łacinę i musieli wyrażać się bardzo precyzyjnie. Niezmienność sprawiała, że nic nie można było dodać ani ująć.
precyzja jasno stawiała kwestie dogmatyczne i to zabezpieczało mszę świętą, czy w ogóle dogmatykę katolicką przed jakimkolwiek skażeniem taką czy inną herezją. Był jeszcze inny aspekt, mianowicie łacina sprawiała, że Kościół praktycznie był domem dla wszystkich katolików. Gdziekolwiek się człowiek pojawił, Amerykanin w Londynie, Anglik powiedzmy w Buenos Aires, czy w Rzymie, czy we Francji, wszędzie rozbrzmiewał ten sam język i była ta sama liturgia. Wszędzie byliśmy u siebie. Był to także znak pewnej takiej, zewnętrzny znak powszechności i jedności Kościoła. Dlatego też papież Jan XXIII w 1962 roku, wydając konstytucję Veterum Sapientiae, podkreślił konieczność utrzymania łaciny w liturgii, no i w naukach teologicznych. Niech nam to dzisiaj wystarczy. Pochwalony Jezus Chrystus.